Druk numer 10 w sprawie powtarzających się przekroczeń powierzchni obiektów gastronomicznych na terenie dzielnicy pierwszej. Wnosi się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o niewydawanie zezwoleń na ustawianie obrótka gastronomicznego w roku następnym, gdy przedsiębiorca w roku bieżącym notorycznie przekracza wielkość powierzchni, na którą posiada zezwolenie. Uchwała w formie życie z dniem podjęcia uzasadnienia. Uchwała jest wynikiem wniosku zapisanego w protokole Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie kontroli obrótków gastronomicznych z udziałem przedstawicieli Rady Dzielnicy oraz Straży Miejskiej. Powiem tylko tyle, że byłem z panem Balcewiczem na takim obchodzie. No niestety większość restauracji, którą żeśmy skontrolowali, tę powierzchnię przekraczała, jedna bodajże nie przekraczała. Nie? Więc prawie każda, można powiedzieć. I jak potem chodziłem tą samą trasą kilka dni później, tydzień później, no to niestety zdarza się tak, że no ponad 50% tych restauracji no nie przestrzega tych wytycznych. W związku z tym wartałoby po prostu mieć jakąś... Pani inspektor z Likitu zwróciła uwagę na fakt, że no, oni w zasadzie nie mają możliwości. Znaczy oni mogą teoretycznie karę spróbować nałożyć, ale SKO im z reguły to uchyla. W związku z czym oni potrzebowaliby taką uchwałę Rady Dzielnicy, którą mogliby się przed samorządowym kolegium odwoławczym w pewnym sensie no, podeprzeć. Tyle. Ja pierwszy, później pan Soczek. Uchwała jest bardzo zasadna, natomiast nie do końca według mnie i stanowiska zarządu. Ona wykazuje dużo powiązanie z drugim numer 2, który pan Balcewicz wnosi o egzekwowanie w trybie mandatowym opłat za korzystanie z pasa drogowego bez zezwolenia. Sądzę, że wylanie dziecka z kąpielą, czyli nie wydawanie zezwolenia, nie jest korzystne ze względów ekonomicznych ani dla miasta, ani dla państwa. Dlatego, że jeżeli ktoś rozszerza ten ogródek, a kontrolujący stwierdza to, powinien zgodnie z uchwałą drugą pana Balcewicza nałożyć po prostu na niego mandat w wysokości takiej, jaki właśnie wyjdzie jakiś taryfikator, aby miasto pozyskało kolejne pieniądze do swojego budżetu. Natomiast niewydanie zezwolenia pozbawi miasto dochodu zajęcia pasa drogowego legalnego przez okres wydania zezwolenia, jak również pozbawi też prowadzącego działalność pewnego rodzaju też dochodów i podatków, które wpływają w jakimś tam procencie do miasta. Dlatego też uważam, że powinno się tę uchwałę, która jest bardzo zasadną uchwałą, ale w korelacji z tą uchwałą pana Balcewicza drugim numer 2 złączyć tak, żeby ona stanowiła wypadkową działania dającego miastu dochód, regulującego bezprawne zajmowanie pasa poprzez poszerzenie ogródka, ale nie pozbawiające miasta brania pieniędzy. Pan Olgier Sęczek i pan Jacek Walcewicz, panie Kibosiewicz. Proszę państwa, ja mam taką wielką prośbę, ponieważ jako przewodniczący Komisji Architektury myśmy na to ogólnicą rozmawiali, deliberowali, ale w tej chwili o pewnym przemyśleniu, ja tu też widzę pewną sprawę, o którą bym prosił bardzo, to znaczy o odesłanie tej uchwały jeszcze raz do Komisji Architektury, uzasadnienie dla tego odesłania w sprawie, że uważam, że w jakimś stopniu powinniśmy wystąpić do Zachodniej Infrastruktury Komunalnej Transportu z zapytaniem, formalnym zapytaniem, na skutek tej delegacji i tutaj panu radnych, którzy byli w trakcie tej delegacji, o opinię Zakładu Infrastruktury Komunalnej na tej sprawy. Bo my w tym momencie z całym największym szacunkiem dla panów radnych, dla członków tej komisji mieszanej, która była i oglądała te ogródki, opieramy się tylko na słownej interpretacji pracowników ZIKIT-u. Wydaje mi się, że nie wiem, czy by było niedobrze, w jaki sposób konstruować takie zapytanie,
wynikające z tej delegacji właśnie, z tych wyjścia naszego, bo to jest tylko interpretacja słów pracowników. Nie wiem, czy by było niedobrze, żebyśmy mieli to na piśmie i później, mając na piśmie tą opinię, byśmy to, co tutaj technicznie zrobimy, skonstruowali, zapisali i mielibyśmy po prostu to formalnie załatwione. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Wasiewicz, pan Jakubowski, pani prezydent. A ja? Dobrze, ja się pierwszy zgłaszam. Tak jest. Pan Wasiewicz pierwszy. Proszę państwa, więc ja aktualnie byłem z panem baronem i spędziliśmy, była to jedna z bardziej pracowitych delegacji, bo praktycznie prawie że całą dniówkę nas to kosztowało. I mieliśmy dużo czasu na długie rozmowy z panem kierownikiem sekcji i z panią inspektor. I oczywiście Rada może zrobić wszystko, co sobie zażyczy, jak to przegłosuje. Natomiast proszę państwa, to, z czego to wynikało? Te dwie uchwały są jakby dotyczą, proszę państwa, dwóch różnych rzeczy. Sprawa, którą ja wniosłem, ona dotyczy postępowania mandatowego, czyli w momencie, kiedy inspektor stwierdza, że jest przekroczenie, czy jest potykacz postawiony, czy koziorek w miejscu do tego nie przeznaczam. Scena była na Placu Nowym dokładnie taka, że pan inspektor osobiście zdłożył nielegalnie stojący koziołek, postawił go w bramie. My odeszliśmy do następnej posesji, właściciel lokalu wyszedł i prawda go wziął, postawił. Gdyby nie dwóch strażników z tyłu, to jeszcze by po prostu zawinął rękawy i pana inspektora potraktował jak śmie. Natomiast proszę państwa, sytuacja jest taka, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, o którą wnosi tutaj pan baron komisja, dotyczy sytuacji takiej. Właściciel lokalu, który ma ogródek, wnosi na przykład o to, że zajmuje ten plac, pod ten ogródek na przykład na 2 miesiące. Jest sytuacja taka, że nie ma w przepisach postanowione, że on na przykład musi za to zapłacić z góry. Tak jak procedowaliśmy na poprzedniej sesji, że lokatorzy, którzy mają mieszkania na gruncie oddanym wieczyste użytkowanie, do 30 marca mają zapłacić wieczyste użytkowanie z góry na cały rok. To nie jest określone. W związku z powyższym wielu właścicieli lokali nie płaci za... Przepraszam, czy ja mogę kontynuować, bo widzę, że mówię do ściany. Nie, bo chyba dla wszystkich, a ja miałam inną sprawę do przewodniczącego, więc... Nie, bo tłumaczę istotę rzeczy. I proszę państwa, właściciel lokalu, który dzierżawi ten kawałek odbyka pod ogródek, na przykład za okres 2 czy 3 miesięcy nie płaci, literalnie nie płaci kwoty, która jest naliczona. I ZIKiD nie ma prawa wstrzymać mu następnej decyzji do czasu uregulowania poprzedniej kwoty. Pan kierownik mówi, że robi taką sztuczkę, że ponieważ zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego ma 30 dni na podjęcie decyzji, wobec tego jak są duże zaległości, to mówi właścicielowi, no jakby nadużywając trochę prawa, że jeżeli nie ureguluje poprzednich należności, to on będzie zgodnie z KPA procedował, jest środek lata, wobec tego pan utraci 1 miesiąc i wtedy jest to bardzo szybko regulowane. Natomiast cały czas mówimy o tym, że miasto, nie wiem czy państwo, być może część z państwa nie ma jeszcze tego świadomości, miasto utraciło płynność finansową. Dziennik Polski pisał 2 czy 3 dni temu, jest 800, nie wiem, nie chcę rzucić kwotę. 800 milionów. 800 milionów pieniędzy, które są winni. Mieszkańcy, podmioty, miastu i miasto nie ma specjalnie narzędzi czy pomysłu na wyegzekwowanie tego, no bo są takie zapisy, że nie można odmówić decyzji, jeżeli są zaległości. Więc nasze uchwały idą w takim no, drobnym kierunku ulżenia tego, pan prezydent albo weźmie to pod uwagę, albo nie weźmie, ale to jest pewien sygnał pokazujący pewną
pewną nieprawidłowość. I my, proszę Państwa, to jest konsekwencja tych 800 milionów piszących, że my dziś zdejmujemy jedno zadanie, zdejmujemy drugie zadanie, ograniczamy. Ja dzisiaj byłem w Śródmiejskim Ośrodku Kultury i dyrektor powiedział, że na wrzesień nie dostał 150 tysięcy dotacji. I teraz się zastanawia, czy ma płacić, realizować program, czy ma płacić czynsz, energię, ZUS-y dla pracowników. Sytuacja miasta jest tragiczna. Proszę Państwa, kibice klubu Krakowia, swojego ukochanego klubu, nie kupili, choć miasto chciało go sprzedać. 30 milionów wpływu ze sprzedaży akcji klubu Krakowia były wpisane w budżecie po stronie przychodów. Być może ta kwota była kwotą przesadzoną, ale wpisano tą kwotę. 30 milionów w budżecie nie ma po stronie wpływów. Jest 70 tysięcy. Więc trzeba będzie te 30 milionów gdzieś jakby znaleźć. Więc ja tłumaczę, jak wygląda sytuacja. I to też, proszę Państwa, na tamtej sesji zostałem przegłosowany w sprawie pani, która chciała koniecznie tam, dostała dwa stoliki, chce mieć cztery stoliki. Argument był taki, że ona musi jeszcze tam zarobić. Więc proszę Państwa, wstrzymywanie tej uchwały i wysyłanie jej znowu do komisji odsuwa sprawę o następny miesiąc. W związku z powyższym, ja nie jestem przekonany, że my tutaj, nie wiem, zbawimy świat i uratujemy finanse miasta, ale pokazujemy pewną naszą troskę, która wynika z takich doraźnych obserwacji, doraźnych spotkań. Nie poszliśmy na tą delegację po to, żeby po 120 zł dostać, tylko żeby załatwić jakiś problem. Z tej delegacji wyszło mnóstwo obserwacji. I one jakby procentują tymi drobnymi uchwałami, które bardzo delikatnie próbujemy tutaj zgłaszać. Więc ja bym apelował do tego, żeby ją w takim kształcie przegłosować. Ja w każdym razie powiem, że wzbogacony o tę wiedzę, czuję swoje stanowisko, dlatego że zabranie komuś to zabranie w ogóle możliwości płacenia. Jednak ktoś w ogóle nie będzie płacił, jak mu się zabierze ogródek. A ta knajpa, prawdopodobnie cudzysłowie knajpa, nie jest to pejoratywne określenie absolutnie, zniknie z powierzchni ziemi. Czyli stracimy stanowiska pracy, nie wiadomo, ktoś się nimi otworzy, ludzie pójdą na zieloną trawę. Nie wiem, czy to jest dobre doraźne. Tym bardziej, jeżeli panowie jesteście w porozumieniu, powinniśmy czy sami, czy wspólnie opracować pewien jakiś program, który z jednej strony doprowadzi do subordynacji tych osób, a z drugiej strony nie pozbawi miasta dochodu, a wręcz odwrotnie, będzie je w trybie okazjonalnym jeszcze dodatkowo dostarczał, jak mandat za rozszerzenie bezprawnych ogródka. Uważam, że właśnie w tej sytuacji dramatycznej trzeba nie wyrzucać czegoś, co daje pieniądze, ale w jakiś sposób ograniczać prawnie i ustawić. Ale nie daje pieniędzy. Ale już po kolei zabierajmy może. Proszę Państwa, ja krótko powiem. Ktoś tu jechał, rozparował sobie kolano z spirytusem, bo go łamało i miał 0,21. Przestrzegam Państwa przed tym, przed wsiadaniem do auta, jak się nasparuje kolano czy rękę z spirytusem, bo łamie człowieka, można stracić prawo jazdy. I zabiera mu się prawo jazdy na rok. Wpływy budżetu państwa są nieprawdopodobnie, bo facet przestaje jeździć. Jeśli on jeździł 3-4 tysiące kilometrów dziennie, to są horrendalne sumy. 3-4 tysiące kilometrów dziennie, nie ma racji siły, panie przewodniczący. Po kolei mówmy. Proszę bardzo, kolejno. Pan Pracewicz się wypowiedział, pani Kociewicz, pan Jakubowski, pani Tylek i pan Rosy. Panie Zbigniew. Panie Przewodniczący, przepraszam, ja prowadzę, ale nie był wyraźny ten głowa, może dlatego nie jest Zmuszka na końcu. Proszę Państwa, ja zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie listy mówców. Składam wniosek formalny na zamknięcie listy mówców. Kto jest za tym wnioskiem?
16 osób jest za wnioskiem. Kto jest państwa przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Dziękuję bardzo za przyjęcie wniosku. Oddaję głos pani Gosiewicz. Proszę państwa, jak z całym jakby sercem jestem za intencją tej uchwały, jako że jestem również członkiem tej komisji, ale jednak w tej chwili, w dłuższym przeczytaniu i zastanowieniu się, uważam, że ona ma pewne błędy, które należałoby rozważyć, a mianowicie takie. Po pierwsze, czy nieostre wskazanie w paragrafie pierwszym stwierdzenia, że dany przedsiębiorca w sposób notoryczny przekracza wielkość powierzchni, nie jest pojęciem nie mówiącym nic, bo co to znaczy notorycznie? Raz, dwa czy trzy razy codziennie. Według... Codziennie. No ale to by było codziennie, to w tym sensie kontrola musiała być codziennie. Codziennie, to by miało to jakąś swoją moc. Obawiam się, że ona jest taka uchwała będzie miała taką żadną moc, nie odniesie skutku, bo jest taka niedookreślona. To jedno. A drugie moje wątpliwość, dlatego dobrze, że dyskutujemy nad tym, bo jak mówię, za intencją jestem jak najbardziej. Druga moja wątpliwość to sformułowanie jakby pierwsze, że ono się, że ta uchwała jest skierowana do ZKIT-u. Czyli jak my jakbyśmy w działanie wchodzili z ZKIT-u, wydaje mi się, że takie skierowanie powinno pójść do prezydenta. Prezydent powinien wystąpić do ZKIT-u z takim wnioskiem o to, by ustalić pewne reguły dotyczące przekraczania notorycznego, czyli codziennego, dwutygodniowego, nie wiem, rocznego powierzchni zajmowanej pod ogródki gastronomiczne. To są moje wątpliwości. Wydaje mi się, że wniosek powinna ta uchwała wrócić pod jakąś nową redakcję do komisji. Dziękuję bardzo. Pan Jakubowski. Ja zbiorę to wszystko, tak? Bo uchwała jakby idea jest świetna, natomiast uważam, że korzystnie dla miasta byłoby, gdyby na przykład prezydent, bo tu się chyba rzeczywiście zgadza, że powinien się zwracać do prezydenta, określił, że w momencie, kiedy taki właściciel jest złapany, to niech zapłaci, nie wiem, 10 albo 20-krotność, drakońską karę. Ale jest, tak, 10-krotność. No to nie wiem, to jeszcze wiesz, wyższa. To notoryczne to samo mi się nazywa, że powinniśmy określić, że to powinna na przykład być x ilość w określonym czasie. Nie musi być 1, 2 czy 3 razy, to jest 2, co mi się nasuwa. I 3, w nawiązaniu do tego, co powiedział pan, panie Jacku. Powinna być albo rozporządzenie prezydenta, albo uchwała Rady Miasta, która będzie zgodna z ustawami nadrzędnymi, gdzie wprowadzi się zapis, że nie można występować o ponowne zajęcie ogródka, jeżeli ma się nieuregulowaną płatność z odsetkami za poprzedni okres. Nie wiem, czy to się da. Trzeba by nad tym siąść. Prawdopodobnie się da. Bo to wystarczyłoby procedurę zmienić, tak? Bo żeby dostać ogródek, trzeba przejść pewną procedurę w Wydziale Spraw Administracyjnych i w ZKIT-cie. I zakładam, że prezydent jest w stanie spowodować manewr prawny zgodny z ustawą, który spowoduje, że nie będzie mógł taki człowiek, jeżeli będzie zalegał, wystąpić o kolejny okres. I dlatego uważam, że zasadne byłoby to wrócić do komisji. A czy się tak da, no to trzeba sprawdzić, tak jak ja proponuję. Bo to jest ten problem, jeszcze kolejny. Państwo tam kogoś złapaliście na tym bezumownym zajmowaniu pasa. My z Michałem Rosnerem byliśmy rok temu, jaka to była ulica? Anteny Lanczyk? Krzyża. Wiedział o kontroli i ogródek był ustawiony idealnie. Natomiast jak się tam przychodziło w ciągu tygodnia i nie było kontroli, to notorycznie ten ogródek był dwa razy większy. Taka jest bolesna prawda. Ogródek miał mieć tam, powiedzmy, 70 cm, a on zachodził praktycznie na cały schodnik, na krzyża. Byliśmy z Michałem, właściciel bezczelny, pyskował. To, co pan powiedział, to jest nic. Ten Irlandczyk, co wyczyniał w stosunku do dyrektora wydziału tam, nie pamiętam, jak się ten dyrektor nazywał, to niech mi pan wie, że to jest nic. I bezkarność, o której pan mówi, jest spowodowana a. złym prawem i b. brakiem egzekwowania tego prawa. Bo co jest najważniejsze w prawie? Skuteczne egzekwowanie tego prawa. Bo może być najgorsza kara określona, ale jak nie będzie kara egzekwowalna, to nikt się jej nie boi. Dlatego to nie to chodzi o to, żeby się teraz ktoś czuł urażony, czy pan Krzysztof, w
wróćmy to do komisji, bo tak jak mówię, jest szereg wątpliwości i napiszmy to tak, żeby pójść do przodu, w sensie takim, żeby miasto nie traciło miejsc pracy, czyli tych knajp, żeby te knajpy nie, żeby im się nie opłacało nie przestrzegać prawa i żeby im się nie opłacało nie płacić, bo to, co wam powiedział, jest w tym artykule mądrze napisane, w którymś mieście miasto wystąpiło do dłużników, zapłaćcie nam w ciągu krótkiego czasu 25% długu, my wam resztę umorzymy. Miasto ma problem na 200 milionów, 800, jakby to zapłacono, to jesteśmy w domu. Dlatego ja proszę, ja się przychylam do wniosku pana Ogierda Stęczka, żeby to doszło do komisji. Tym bardziej, że sezon ogórkowy w tym roku w zasadzie mamy zamknięty, więc mamy czas na pewno do końca grudnia, do sesji grudniowej, żeby w styczniu dziennik mógł się rzetelnie tym zająć, bo grudki ruszą od kwietnia. Ja uważam, że lepiej wypuścić jedną dobrą uchwałę niż trzy średnie, bez obrazy teraz, personalne, broń Boże. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Tyrek. Szanowni państwo, ja przychylając się do wniosku o odesłanie do komisji, mam, że tak powiem, może wniosek dalej idący odnośnie zmian do tegoż projektu uchwały. Mianowicie sądzę, że należałoby wnosić albo do rady, albo do prezydenta miasta o dwukrotne podniesienie stawki za ustawienie ogródka gastronomicznego w roku następnym, gdy przedsiębiorca w roku bieżącym przekroczy wielkość powierzchni, na którą posiada zezwolenie. To jest podstawowe pierwsze. Drugą sprawą jest skuteczne egzekwowanie tejże należności, to dotyczyło lat poprzednich, jak i następnych. Ja również podaję pod rozwagę to, co podnosiłam kilkakrotnie, mianowicie o wyznaczanie zarysu ogródków na chodnikach. Żeby w tej uchwale się to również znalazło, bo jeśli zarys wymalowany farbą na chodniku będzie, że ma w tym miejscu być, czy zaznaczony, nie wiem, taśmą, niekoniecznie są szpilki geodezyjne, które wyznaczają... Nie, ale są szpilki geodezyjne, które się daje w chodnik i ona jest gwoździe takie specjalne z górą, jest oznaczone teren ogródka. Jest przekroczony, w następnym roku podwójna stawka do płacenia i tak. Każdy będzie pilnował swojego ogródka, jeśli przekroczy, miasto zyska pieniądze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan Rostek. Zgadzam się też ze wszystkim, co państwo powiedzieli. Chciałem tylko dodać dwie rzeczy. Pierwsza to już mnie tutaj kolega ubiegł, jeżeli chodzi o to, że tak naprawdę kończy się ten sezon ogródkowy, więc mamy czas. Nie musimy się tak spieszyć. A druga sprawa to chciałbym się troszeczkę przyczepić też do tego zwrotu notorycznie. Już wyjaśniliśmy, że trzeba określić, panie przewodniczący. Czy mogę? Nie. No, robimy kawiar. Przepraszam. Tak. Trzeba to dookreślić o jakąś tam konkretną liczbę, ale żeby to dookreślić, to musimy się najpierw zwrócić do ZIKIT-u, bo nie mamy wiedzy, jak ile razy do roku na przykład jedna dana knajpa jest kontrolowana. W momencie, gdy odpowiedzą nam, że raz do roku, to napisać, że jeżeli trzy razy przekroczą, jest bez sensu, prawda? Dlatego powinniśmy ten projekt cofnąć do komisji, żeby wyjaśnić, czy dany lokal z jaką częstotliwością jest kontrolowany w ciągu roku. Znaczy, tym, co proponuje, ale nie tak, wtedy masz 20-krotność za to nielegalny. No ale nie wiemy nawet, czy każdy lokal w ciągu roku jest chociaż raz kontrolowany. Więc komisja powinna wysłać odpowiednie pismo do ZIKIT-u z zapytaniem w tym temacie i po odpowiedzi odpowiedni projekt wystosować. Dziękuję, pani Wyszyńska. Proszę państwa, dużo czasu jest, ale w sumie jest mało czasu, ponieważ jeżeli wystąpimy do prezydenta, prezydent musi prowadzić, nie wiem, jakim zarządzeniem, czy jakąś formą, prawda? Może trzeba będzie zmienić regulamin Straży Miejskiej, no to następny jakiś procedura. Więc wydaje mi się, że trzeba to szybko rozpatrywać. Co z tą wiatrową wprowadzić? Października, przepraszam. Generalnie panuje egzekucja prawa, bo prawo jakieś tam mamy lokalne, natomiast egzekucja prawa leży.
I tu trzeba jakby zwrócić uwagę w tej naszej uchwale, jak to egzekwować. Skutecznie. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, ale wnioskodawca. No to, przepraszam bardzo, ale to ten, czy ten referent, czyli ja na koniec mogę zabrać głos i zgodnie z paragrafem 14 regulaminu. Tak, ja bym chciał jeszcze odpowiedzieć. No. Tak. To znaczy tak, mamy taką sytuację, to co Państwo byli uprzejmi zaznaczyć. No niestety nie ma nieuchronności kary. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja uważam, że należałoby tutaj jeszcze do tej rozmowy, dołożyć zaproszenie dla przedstawiciela z ekipu, kompetentnego przedstawiciela z ekipu, który z danej dziedziny, który tego zaprosimy i porozmawiamy i o wszystko się spytamy i te wszystkie racje, które tutaj Państwo mówią, żeby w projekcie uchwały umocnimy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otrzymuję. Projektodawcy, proszę o części stanowiska do uwag, które usłyszały. Więc jeżeli można, więc ja do tych uwag bym się w pierwszej kolejności odniósł. Stwierdzenie, czy to jest zapisanie notoryczne. To jest wprost na uwagę pani inspektor Zykitu. Myśmy się zastanawiali na tym obchodzie z panią Balcewiczem i z państwem Zykitu, jak to zapisać. Tu nie chodzi o to, żeby każdą osobę, w stosunku do każdej osoby, która przekracza, załóżmy tam o pół centymetra czy o 10 centymetrów, tego występować. To chodzi o sytuację, w której ktoś uporczywie, na przykład no, dostaje zgodę na jeden stolik i dwa krzesła, a ma dwa stoliki i cztery krzesła. Więc to chodzi o tego typu sytuacje. Oni aktualnie nie mają możliwości, bo też kierują sprawę na drodze postępowania administracyjnego. Efekt jest tego taki, że tak jak pani mówiła, pani inspektor, SKO im to w 100% uchyla. To znaczy oni kierują sprawę, sprawa się toczy kilka miesięcy, miasto ponosi koszty, no bo koszty nawet przed postępowaniem administracyjnego, przed SKO są. Efekt jest tego taki, że miasto nie ma wpływu z tych ośrodków, z tych ogródków, bo jak mówił pan Balcewicz, oni nie płacą z reguły za te ogródki. Stawka jest niska, 2 zł coś z groszami za metr kwadratowy. Ci restauratorzy tego nie płacą, mimo że oni w ciągu jedna, dwie osoby zje w tym ogródku, im się to zwraca po prostu ten ogródek, a mimo to oni tego nie płacą. No i w związku z tym nie ma żadnej egzekucji, więc to miało służyć temu, żeby przynajmniej w sytuacjach, w których występuje notoryczne, występuje ustawiczne przekraczanie tej powierzchni, żeby w tych sytuacjach mieć możliwość jakiegoś bata. Jeżeli jednego restauratora czy drugiego by się w ten sposób udało ukarać, no to reszta by się zaczęła stosować do tych przepisów, które obowiązują. To jest co dotyczy tego zapisu notorycznie. To nam zwróci. Panie Krzysztofie, notorycznie to jest wielokrotnie, ale o tym, co pan mówi, to nie jest notorycznie. To jest że 2 razy więcej zajęli, to nie jest notorycznie. Jest definicja. Jest definicja w słowniku języka polskiego, co to jest notorycznie. No to jest, że ktoś. W sposób ciągły wielokrotnie. No właśnie, jeżeli ktoś to robi codziennie, praktycznie, to nie można dopuścić do sytuacji, że ktoś dzień w dzień łamie prawo miejscowe. I to temu miało służyć. Druga rzecz. Prezydent, ktoś zwrócił, można? Ktoś zwrócił uwagę, że to do prezydenta. Otóż z tego, co ja się orientuję, z tego, co żeśmy rozmawiali na tym obchodzie, no to nie można do prezydenta, bo prezydent wydaje zarządzenia nie są prawem miejscowym. Mówiąc tak delikatnie, one obowiązują
jednostki podległe prezydentowi, czyli na przykład zarządzenie dla WIKIT-u, czy zarządzenie dla Straży Miejskiej, i one obowiązują tylko Straż Miejską, czy obowiązują tylko ZIKI. One nie obowiązują wszystkich obywateli na terenie gminy. Więc może do uchwały miasta, może pan Krzysztof Dobrze, ja się wstrzymam. To jest dwa. Kwestia wpływów. No, tak jak zwracał uwagę pan Balcewicz, no, po prostu nie płacą. W związku z czym, jak nie płacą, no to wpływu, to co pan podnosił, panie przewodniczący, no wpływów fizycznie nie ma. Więc jeżeli nie będzie na nich, na tych restauratorów jakiegokolwiek bata, pręgierza, prawda, żeby ich po prostu przynajmniej zdyscyplinować, no to oni w życiu nie będą płacić, żadnych wpływów nie będzie. Więc pytanie o to, czy my chcemy utrzymywać stan, w którym przepisy obowiązują, a w praktyce nie można uzyskać żadnych pieniędzy, czy będziemy szli w kierunku, żeby no przynajmniej te niskie stawki, czyli te 2 złote z groszami za metr kwadratowy, żeby oni to fizycznie płacili. Kwestia podnoszenia tej stawki podnoszona przez panią Tylek. Otóż rozmawialiśmy na temat ewentualnej podniesienia stawki. Problem polega na tym, że Rada Gminy zgodnie z różnymi orzeczeniami sądowymi teoretycznie może podnieść stawkę, ale podnosi stawkę na drogach gminnych, powiatowych i daj się wojewódzkich. I ta stawka na drogach gminnych musi być identyczna. Czyli załóżmy, jeżeli droga gminna jest na Miodowej, hipotetycznie, ja nie wiem jaka tam jest droga, ale załóżmy, że to jest gminna, no to tam jest, tam można byłoby ewentualnie zrobić, znaczy można było, uzasadnienie moralne dla takiej podwyżki by było. Ale jeżeli droga gminna jest gdzieś też na obrzeżach miasta, na jakiejś pipidówce za przeproszeniem, i to jest też droga gminna, no to a tam po prostu nie ma takiej ilości, znajduje się tam jakaś knajpa, nie ma ilości ludzi, którzy by tam przyszli, no to to jest, to nie można w ten sposób do tego, nie można tego, ona nam tłumaczyła, że nie można po prostu ograniczyć na przykład tylko do Kazimierza albo tylko do centrum podwyżki stawki za te lokale gastronomiczne, tylko musi to dotyczyć zgodnie z ustawą o drogach publicznych, musi być równo dla każdej kategorii drogi. No, jeżeli podwyższymy o 100% czy o 200%, może się okazać, że knajpy, które się nie znajdują w centrum miasta, no bankrutują po prostu. No. Ale one nie będą poszerzały ogólka, bo są tyle jakości. No, to nie jest tak, że tam nie są. Tam też są knajpy i tam też są ludzie, którzy płacą, załóżmy, podatki, którzy zatrudniają innych ludzi. No nie można tak do tego podchodzić. Nie ma dyskusji. Także dziękuję, to tyle. Odpowiedziałem, myślę, że na wszystkie pytania. Do głosowania nad wnioskiem odesłania projektu do komisji w celu uzupełnienia go o te rzeczy, które padły tutaj w wypowiedziach, doprecyzowania. I kto z państwa jest za tym wnioskiem? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 osób. 13 osób. Kto z państwa jest przeciw? Raz. 2, 3, 4. Pan Radny głosował za. Nie. Tak, wyliczyłem pana za. No teraz umocniam. To jeszcze raz. Kto z państwa się wstrzymał? Reasumpcja. Kto z państwa jest za odesłanie projektu do komisji? 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 osób. Kto z państwa jest przeciw? 3, 6, 6 osób. Kto z państwa się wstrzymał? 12 za, przeciw 6, wstrzymało się 0 osób. Dziękuję i przechodzimy do druku nr 11, który obligacje.